Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej, a w szczególności pochodna złożona. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Na pewno kartki papieru, czegoś do pisania oraz wzorów z pochodnymi, wzorów na pochodne, tych podstawowych. Wystarczy nam? Tak, wydaje mi się, że wystarczą. No więc rozpoczynamy. Na tablicy mamy przedstawioną funkcję f od x, która no, wydaje się być taką dosyć ciekawą funkcją. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie fakt, że potęga, do której podniesiona jest ta funkcja, jest dosyć wysoka. Bo przecież nikomu nie chciałoby się teraz podnosić do 15 potęgi tych nawiasów i przemnażać 15 nawiasów przez siebie, to raczej nie chcemy tracić na to czasu. To też, aby policzyć pochodną z tej naszej funkcji, wykorzystamy własności pochodnej złożonej. No bo co to jest pochodna złożona? Pochodna złożona to jest taka pochodna, w której liczymy kilka nawet czasami pochodnych, ale zaczynamy od pochodnej funkcji zewnętrznej. I teraz wszyscy sobie myślą, no co to jest funkcja zewnętrzna? Funkcja zewnętrzna to jest taka funkcja, która jest najbardziej główna dla całego wyrażenia. Przyjrzyjmy się naszej funkcji. Która, myślicie, funkcja będzie funkcją zewnętrzną u nas? Bo zobaczcie, mamy tu x do trzeciej, mamy tu wielomian ogólnie do trzeciej. Czy te funkcje w nawiasie są funkcjami zewnętrznymi? Nie. Dlaczego? Dlatego, że na te funkcje działa jeszcze potęga. Czyli ta potęga jest tą funkcją główną, bo ona zmienia postać potem tych elementów w nawiasie. Czyli wiemy, że żeby zacząć liczyć naszą pochodną złożoną, musimy na początek zająć się tą potęgą. Czyli, moi drodzy, rozpoczynamy. F' od x w naszym przypadku to będzie. Pochodna funkcji potęgowej to jest jaka? Zgodnie z naszymi wzorami wiemy, że pochodna z x do n tej to jest co? Nx do n minus 1. Tak mamy zapisane ze wzorów. I teraz wyobraźmy sobie, że ten nasz x to jest ten cały nawias, który tutaj mamy, czyli jak to będzie? Potęga idzie na początek, czyli 15 sobie zapisujemy na początek. Tutaj nawias nasz zostaje. W nawiasie się nic nie zmienia, bo liczy tylko z funkcji zewnętrznej, czyli to, co jest w środku, to nie ulega żadnym zmianom. I teraz mamy n minus 1, czyli to będzie 15 minus 1, czyli 14. Ale to nie koniec. Razy pochodną złożoną rozbieramy jak cebulkę, aż dojdziemy do samego środka, bo teraz musimy policzyć pochodną z funkcji, bądź też jednej, bądź kilku funkcji wewnętrznych. I teraz moją funkcją wewnętrzną w tym przypadku jest tylko ta funkcja, czyli to jest wielomian i z tego jestem w stanie w łatwy sposób z podstawowych wzorów policzyć pochodną. Wszystkie pochodne, które się pojawiają w funkcji z pochodnej złożonej, czyli funkcja zewnętrzna i pochodne wewnętrzne, to przemnażam je. Oczywiście działania, które pierwotnie są między danymi elementami, zostają bez zmian. Czyli otwieram drugi nawias i tu będę zapisywać pochodną mojej funkcji wewnętrznej. Czyli pochodna z 4x do trzeciej to będzie ile? Pochodna z x do trzeciej to jest 3x kwadrat razy 4 to będzie 12x kwadrat minus x kwadrat pochodna to jest 2x plus pochodna z 7x to jest po prostu 7 i pochodna ze stałej to jest 0, czyli tu się liczenie mojej pochodnej kończy i także kończy się liczenie mojej pochodnej złożonej. I taka mała uwaga jeszcze dla Was, jeżeli chodzi o zadania dotyczące pochodnej funkcji, pochodnej złożonej po prostu. Zazwyczaj funkcją wewnętrzną, znaczy przepraszam, może zacznijmy inaczej, funkcją zewnętrzną jest potęga, ale taka potęga nie przy x, tylko na przykład przy nawiasie, przy funkcji innej, typu sinus, kosinus. Jeżeli tej pochodnej potęgi nie ma, to funkcją zewnętrzną jest logarytm, sinus, kosinus, pierwiastek. Czyli jesteście w stanie w dosyć sposób taki łatwy, licząc odpowiednią ilość przykładów, po prostu wyuczyć się w danym momencie, jak reagować. I teraz, moi drodzy, zdarza się, że czasami tutaj nie ma tak łatwo, czyli mogą pojawić się funkcje bardziej skomplikowane i tutaj uwaga, że zdarza się, że wy liczycie kilkakrotnie pochodną złożoną i też nie bójcie się, ponieważ jakby pilnujcie się z tym, żeby brać pod uwagę wszystkie możliwe rozwiązania tej sytuacji. Natomiast wszystkie pozostałe przykłady, ciekawe przykłady dotyczące pochodnej złożonej znajdziecie na naszym kanale w dalszych częściach z cyklu pochodna funkcji jednej zmiennej. Odsyłam do nich, zapraszam bardzo serdecznie.
I cóż, moi drodzy, skończyliśmy liczenie naszej pochodnej. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź też wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili jakieś tutaj zadanie, bądź też zagadnienie, to wysyłajcie to wszystko na maila, który jest podany w opisie do naszego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.